Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 14 werset. Można powiedzieć, że tytuł historii, którą się posłużę, która może ilustrować ten werset, jest Puść drążek kierowniczy. Pan za was sterować będzie, wy zaś puśćcie drążek sterowniczy. Pan za ciebie kierować będzie, ty puść kierownicę. I w ramach swojego kształcenia Susan Smart, nazywała się Smart, odbywała swój trzeci samodzielny lot. Gdy na wysokości 1500 metrów wykonywała pewien manewr, jej Cessna 150 wpadła w korkociąg. Spadając, zaczęła kręcić się wokół własnej osi. Przez chwilę Susan daremnie próbowała przejąć kontrolę nad samolotem. Wtedy przypomniała sobie słowa instruktora, które dotyczyły dokładnie takiej sytuacji. Puść drążek kierowniczy. Puść drążek sterowniczy. By to uczynić, trzeba jednak mieć odwagę. Kilkukrotnie musiała sobie powtórzyć w myślach. Puść. W końcu podniosła ręce do góry i ze strachem czekała, co się dalej wydarzy. W ciągu kilku sekund samolot ustabilizował swój lot. Cessna spadła mniej więcej 900 metrów. Później Susan opowiadała, że tego dnia nauczyła się ważnej lekcji. Gdy w sytuacji kryzysowej wydaje się, że nad wszystkim tracimy kontrolę, Bóg przypomina mi swoje obietnice i chce, bym puściła drążek sterowniczy mojego życia i Jemu zaufała. On zawsze zaprowadzi mnie na właściwą drogę. To jest Jego pewna obietnica. Puść drążek sterowniczy. Pozwólmy, by Bóg kierował naszym życiem i to nie dopiero wtedy, gdy wszystko się psuje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Psalm 37, werset 5.